Simple vs Dong w oficjalnym meczu. Zostanie zwiększona pula map w CS2, top 2 Polski z awansem do playoffów zaplecza ESL Pro Ligi. Jeden z zawodników Eternal Fire, czyli Major, proponuje zwiększenie puli map, bowiem mamy kilka świetnych map, a nie są one dostępne w puli. Cytując jego pomysł, dlaczego nie wprowadzić Kesha D2, Traina Kobla, dodając w sumie 4 mapy w rywalizacji, więcej rozgrywki, więcej strategii, veto będzie trudniejsze do przewidzenia, drużyna, która pracuje więcej, będzie miała przewagę w puli map, plus finały BO3 i BO5. Sam gracz twierdzi, że takie rozszerzenie nie tylko zwiększyłoby wartość rozgrywkową, ale także zaintensyfikowało planowanie strategiczne. Ja uważam podobnie, lecz żeby nie robić wielkich rewolucji, dodałbym 2 mapy więcej do puli oraz realnie zmieniałbym je co jakiś czas, czy też po prostu rotował, a te, które zostałyby wyrzucone, po prostu bym ulepszał. W aktualnej puli znajduje się Mirage, Inferno, Overpass, Vertigo, Nuke, Ancient oraz Anubis. W moim odczuciu mapy, które powinny dostać szansę, to na pewno Train, Cobblestone, Cash oraz Tuska. Co do ostatniej, Valve kupiło ją wraz z Anubisem w 2023 roku. Za Tuskana wydali aż 150 tysięcy dolarów, a drugie tyle kosztował Anubis, który jest aktualnie w puli map. Dla weteranów gry, moja ulubiona mapa z kiedyś to był The Kabul oraz The West. I powiem wam szczerze, bardzo chętnie zobaczyłbym te mapy, ale nie w puli dla profesjonalistów, ale w puli na premierki czy też jakieś matchmakingi, żeby można sobie po prostu wychillować na rozgrywkę na swojej ulubionej mapce. Wypróbuj stronę CSGO. Otwieraj codziennie darmową skrzynię i zdobądź super skin. Z kodem Mikey otrzymasz 2 złote 10 groszy na start oraz 10% do depozytu. Na stronie znajduje się wiele różnych skrzyń i co jakiś czas pojawiają się specjalne eventy, z których możesz zdobyć super nagrody. Na stronie mamy także Case Battle, gdzie toczysz bitwę na skrzynki z innymi użytkownikami. A jeżeli uzbierasz już przedmioty, to możesz je wymienić na dowolny przedmiot dzięki funkcji Exchanger. Wbij na stronę z linku w opisie i sprawdź swoje szczęście. Według informacji Overdrive'a 11 kwietnia ma odbyć się showmatch streamerski, gdzie w jednej z ekip wystąpi Dong, a w drugiej wystąpi Simp. Ogólnie w regionie CIS Counter-Strike rozwija się w bardzo szalonym tempie. Coraz więcej spotkań pokazowych, coraz większy poziom, masa sponsorów. Ten kraj po prostu żyje Counter-Strike'iem i odbiega od reszty krajów. W Polsce aktualnie jesteśmy, za przeproszeniem, w dupie, że ledwo trzyma się ta scena na powierzchni. Niestety, ale jak widzę tę przepaść, to aż po prostu robi się smutno. Wracając jednak do tematu showmatchu. W ekipie streamera Evelon zagości Simple, a Dong zagra u Bastera. Sam Overdrive, który zarzucił Lika, zagra z Dongiem w jednym line-upie. Przypomnę, to spotkanie odbędzie się 11 kwietnia. Team Secret prezentuje swój nowy line-up. Z racji, że niedawno z formacją pożegnał się Paweł Innocent Mocek oraz trener Cube, Secret musiało uzupełnić swój line-up. I ten prezentuje się następująco. Mace, Kindo, Towson, Anarchist, Snowjay oraz Juve jako trener tej formacji. Slime dołącza do Sashi. Nixon zostaje przeniesiony na ławkę rezerwowy. Sashi wciąż potrzebuje 5. zawodnika do kompletu, bowiem ich line-up wygląda aktualnie. Borup, Nutnut, Prime, Slime oraz Hunden jako trener. Bled oficjalnie kontraktuje VLDN-a do swojego line-upu, który już grał z nimi od dłuższego czasu. Dla przypomnienia, skład wygląda w sposób następujący. Campus, Cerku, Faven, Cypher oraz właśnie VLDN, a na coachu mamy Kasada. Gamer Legion pożegnało się z zamkniętymi kwalifikacjami do ESL Challenger Jönköping po 2 nieudanych spotkaniach. 2-1 na Bondika oraz 2-1 na Monte. Całe kwalifikacje zwyciężyła formacja Aurory, która w finale pokonała NiP 2-0 w mapach. Z innych regionów awansowali Party, Astronauts oraz MIBR, a pełna lista na turniej wygląda następująco. Falcons, ENS, Complexity, The Mongols, MIBR, Party, Astronauts, Alliance oraz Aurora. Fun fact, ENS, Falcons oraz Aurora powinni być głównymi faworytami do zwycięstwa całego turnieju.
Zakończyła się zasadnicza faza ESL Challenger League. Jak wiemy, w tej dywizji jest dosyć dużo polskich ekip, bo aż 3. I z tego sezonu dwie drużyny mogą awansować do ESL Pro League, więc jest o co walczyć. Rebels oraz brazylijski Luz awansowały do Mid Grupa. To miejsce dające szansę na wygranie całego turnieju. Rebelsi wygrali mecz na Alternate Attacks 2-1 w mapach i ciekawostka, to spotkanie komentowałem. Natomiast brazylijski Luz już wcześniej wypracował sobie awans. Oba zespoły były w jednej grupie i zajęli kolejno trzecie i czwarte miejsce. Co do innych ekip, no to nie ma co się za bardzo rozgadywać. Zobaczcie sobie na ekranie poglądową tabelę, jak to wygląda. A ja w międzyczasie wam powiem po prostu, że ekipa Nine odpada z rozgrywek, nie wygrywając ani jednego spotkania. A co najgorsze, na 5 meczy wygrali tylko jedną mapę, a 4 spotkania przegrali na dziurę 2-0. Kolejne spotkania Rebels w playoffach ECL-a pojawią się na moim kanale Twitch, więc serdecznie już teraz was zapraszam. O datach spotkań będę informował na bieżąco na Twitterku czy na swoim Discordzie, więc jeżeli jeszcze nie dołączyłeś, to serdecznie cię zapraszam. I oczywiście przypominam jeszcze tak na sam koniec, że dla wpłacających na CSGO skinsa jest do wygrania kosa Falchion Ultrafiolet. No i właśnie jedna złotówka to jeden ticket, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to bierz udział i wyślij mi na Discordzie filmik, jak właśnie potwierdzisz mi swoją wpłatę. Natomiast jeszcze dodatkowo wbijaj na Discorda, żeby być na bieżąco ze wszystkimi. Zostaw suba i łapeczkę w górę, a my słyszymy się na kolejnych odcinkach. To już do usłyszenia, do zobaczenia. Siemaneczko, pał! Okazja na kolejne trafienie, jednak teraz ważna, będzie wymiana podjęta przez Snaxa. Snax jakiś teraz strzał, wyłapał nam tutaj zawodnika na wodzie, no i ostatni przy życiu jest Tension, ale Janusz Snax Pogorzelski, takie klacze wygrywa i mamy wygraną rundę. Mamy 4-3, Gamer Legion jest w stanie zwyciężyć w jakże kluczowym momencie tego spotkania, bo Snaxiu pokazał, jak powinno się takie klaczyki wygrywać. Snax musi tutaj dobrze ubezpieczyć swojego kolegę. Przed granat jest próba przejęcia pozycji, jednakże Gizmi trafia przeciwnika. Snax pikuje, Snax pierwszy, Snax drugi i teraz Snax! Ohohoho! Janusz, ale tutaj Godzilla teraz wleciała na sajcie. Mamy 3 eliminacje od Dzika i dzięki temu to Gamer Legion ma teraz...